Zamek Książ tak naprawdę, jak wiemy, położony jest w środkowej części Sudetów, przed Niziną Śląską i z uwagi na swoje znaczenie zawsze był nazywany tym kluczem do Śląska. Ta nazwa wzięła się stąd, że Zamek Książ przez długie, długie lata pełnił rolę strażnicy na szlaku handlowym, który wiódł z Wrocławia do Czech. Dominium książskie, o którym mówimy, od ponad 700 lat stanowi najważniejszy punkt odniesienia, a w dzisiejszych czasach jest swoistą bramą do Polski od południa. Jeżeli uda nam się precyzyjniej zrekonstruować historię Zamków Książ, to myślę też, że to będzie pewien klucz do zrozumienia pewnych procesów historycznych w ogóle na Śląsku dziejących się, szczególnie w wieku XIII i XIV. Historyczna nazwa to Fürstenstein. Z niemieckiego możemy to tłumaczyć jako książęcy kamień, książęca skała. Ten klucz do Śląska oznaczał pewnego rodzaju otwarcie, ale oznaczał również bezpieczeństwo. Początki Zamku w Książu nie są do końca jasne, natomiast mamy pewne przekazy historyczne dotyczące tego okresu, kiedy ten zamek mógł powstać. Mówimy o wieku XIII i mówimy o postaci Bolka I Surowego. Bolko? Z Bożej łaski, książę Śląska i panna książu. Postać niezwykle znacząca, wzmacniający książę władztwo świdnickie, również na ziemie jaworskie, a również mający swoje ambicje, jeżeli chodzi o księstwo wrocławskie. Na pewno budował liczne twierdze i być może książ do tych twierdz należał. Trzeba powiedzieć, że musiało to być dla niego miejsce bardzo ważne, ponieważ na swoich pieczęciach po roku 1292 Zamek Książ znajduje się przed Lwówkiem i przed Świdnicą. Siedziba książęca to też jest, powiedziałbym, nie do końca pewnie jasne. Myślę, że chodzi o takie miejsce, do którego książę zajeżdżał od czasu do czasu. Nie jest to stała siedziba. O stałych siedzibach możemy mówić we Wrocławiu, możemy mówić w Legnicy, ale pewnie większa ilość tych mniejszych zamków to były tylko miejsca, w których książę czasowo przebywał. Dokument księcia Bolka II dotyczący prawa milowego miasta Świebodzic z roku 1337 dowodzi, że dzisiejszy Fürstenstein i dawny Fortinsburg to jedno i to samo. Pojęcie burg wydaje mi się niezwykle ważne, a nie jest to, jakby nam się wydawało, tylko i wyłącznie zamek, bo pojęcie burg pochodzi od słowa burgus, a burgus to jest ludne miejsce, albo niemalże przedmieście, podzamcze, czyli burgus to jest budowla obronna, która skupia jakąś grupę ludności, która znajduje tutaj szansę na przeżycie. Ten zamek dbał nie tylko o osadników, którzy mieszkali w jego pobliżu, ale przede wszystkim umiejscowione w nim załogi wojskowe dbały o bezpieczeństwo kupców, których karawany ciągnęły z dawnego Wrocławia do Czech. Lokalizacja pod budowę książa została wybrana nieprzypadkowo. Jest to płaskowyż, jest to półka skalna, bardzo duża półka skalna, na której zmieściła się cała twierdza. Jeszcze wtedy ten teren nie był porośnięty lasem, tak jak jest obecnie. To pozwalało kolejnym twierdzom ostrzegać się w razie napaści nieprzyjaciela. Po drugiej stronie doliny mamy zamek Stary Książ, ale tych twierdz w okolicy jest oczywiście więcej. I one stanowiły wszystkie łańcuch twierdz granicznych Bolka I Surowego. Piastowie świdnicko-jaworscy zarządzali Zamkiem Książ przez ponad 106 lat, do roku 1300.
1392, czyli do bezpotomnej śmierci wdowy po Bolku II Małym, księżnej Agnieszki von Habsburg. Po tym czasie dla Zamku Książ nastąpiły czasy niezbyt szczęśliwe, ponieważ nie miał on swojego stałego właściciela. No i w końcu mamy tą sytuację w Książu bardzo znaczącą, również znaczący czas dla Śląska, ścieranie się trzech potęg właściwie, tak, czyli Jerzego z Podybradu, Macieja Korwina i Władysława Jagiellończyka. W liście z dnia 5 stycznia 1464 roku wrocławianie donosili papieżowi, że Jerzy z Podjebradów zagarnął książ, klucz do ziem śląskich za pomocą oszustwa i pieniędzy. Po czasie panowania Czechów pojawiają się tutaj królowie węgierscy, a dokładnie Maciej Korwin, który przyjeżdża do Zamku Książ, chce zapewnić temu miejscu bezpieczeństwo. Pozostawia tutaj swojego zastępcę, namiestnika, osobę o bardzo ciekawym życiorysie, kapitana Georga von Steina. I on rządzi zamkiem przez niemal dekadę. Starosta miał pewne prawa dotyczące użytkowania tego jako miejsca rezydencji, jakby prowadzenia własnej działalności politycznej na odpowiednim szczeblu oczywiście, ale trzeba to widzieć również jako siedzibę zarządu dóbr książęcych, takim folwarkiem prawie że. Widzimy wyraźny podział na Zamek Górny i na Zamek Dolny i widzimy to, że Zamek Górny składa się z bardzo wielu elementów zespojonych wspólnym systemem obronnym, z elementem dominującym, którym jest wieża oczywiście. I mamy oddzieloną osobną fosą przekraczoną, którą się przekracza przez most, prawda? Zamek Dolny, który pełni funkcję podzamcza, funkcje gospodarcze. No i oczywiście wzmocnienie tego systemu obronnego, które w tym czasie już ten system był przygotowany do obrony z pomocą broni palnej. Za relikty zamku średniowiecznego uznawane są wieża główna, najważniejszy fragment zamku widoczny z promienia wielu kilometrów, ale także pozostałości tak zwanego zamku dolnego. W czasach średniowiecznych było tam więzienie. Za średniowieczne relikty uznawane są także fragmenty piwnic na wino, dawnych piwnic księcia Bolka II, i podstawy tak zwanego długiego domu rozbudowanego w czasach renesansowych. Hans von Haugwitz sprzedał majątek książ w 1509 roku rycerzowi Kuncowi von Hochberg, właścicielowi Podgórzyna, Dobromierza, etc. Kunce von Hochberg po kupnie książa objął urząd starosty generalnego. Od roku 1509 do roku 1511 Zamek Książ nie ma czystego prawa własności. O niego toczy się proces sądowy spadkobierców jednego z byłych zarządców Zamku Książ. Kunze von Hochberg wygrywa ten proces i w roku 1509, dokładnie 11 czerwca, Zamek Książ staje się dobrem zastawnym rodu von Hochberg. Ten zamek w tym momencie, kiedy rozpoczyna się epoka odrodzenia, renesansu, no też spełniał troszkę inne funkcje. Mamy już wyraźny podział na tą część, powiedziałbym, o charakterze nie do końca dostępnym publicznie, czyli sypialnia, są sale reprezentacyjne, są w końcu urządzenia techniczne, kuchnia zewnętrzna, posiłki donoszono z zewnątrz, prawda? Pozostałości tej przebudowy renesansowej, mówimy o początku wieku XVI, mówimy już o czasach Hochbergów, bo to jest jakby pierwsze dziesięciolecie wieku XVI, na przykład w ścianie północnej tego jądra zamku, jego najstarszej części, mówimy o wykuszu, mówimy o obramieniach, tak zwanych obramieniach fascjowych, mówimy o strzelnicach, czyli wyraźnie ta część zamku była odsłonięta. No to były strzelnice szersze, przystosowane już do zastosowania pewnie kuszy. No i oczywiście można sądzić, że te zewnętrzne fortyfikacje przystosowane do obrony z pomocą broni palnej to są fortyfikacje bastejowe, okrągłe basteje, narożne. To są te elementy, które w tym czasie wraz z niebezpieczeństwem
tureckim, tak jak zresztą w innych miejscach na Śląsku w tym czasie powstał. Dalszym elementem, który możemy analizować jako element renesansowy, no to są te najważniejsze partie części centralnej budynku. Sala rycerska, prawda? Myślę, że również zarys zewnętrzny sali krzywej to jest ten zarys renesansowy. Po lewej stronie mijamy imponujący front murów, który przerywa dopiero znajdujące się przed nami wejście do dolnej bramy, znajdującej się między dwiema potężnymi, okrągłymi basztami. Lewa ściana łączy się w pewnej odległości z potężną wieżą dolną. W jej murach znajduje się więzienie. Poniżej dolnej wieży rozciąga się na zachód dolny dziedziniec, otoczony z prawej i lewej strony zabudowaniami gospodarczymi. Od strony zachodniej dolny dziedziniec zamknięty jest szerokim brukowanym rowem, za którym wznosi się umocniona basteja dominująca nad dziedzińcem i dalszym dostępem do zamku. Po prawej stronie wchodzi się na most nad fosą i przechodzi się przez dwie bramy. Po ich otwarciu docieramy na dziedziniec górny, który od zachodu graniczy z frontem głównego zamku. Stara górna wieża pomiędzy budynkami mieszkalnymi służy do ostatecznej obrony zamku i dlatego, podobnie jak wieża dolna i basteja, wyposażona jest w uzbrojenie forteczne. Jednym z takich najwspanialszych elementów wystroju zamku są kominki i portale. Te kominki i portale to są elementy renesansowe. Pytanie zasadnicze, czy są to kominki oryginalne, czy są to częściowo kopie? I drugie pytanie, czy są to detale wytworzone na miejscu, czy są to w całości detale przywiezione do zamku w Książu podczas tej historycznej przebudowy w początku wieku XX. Ale niezależnie od tego, na pewno te kominki stanowią jeden z najwspanialszych zespołów rzeźby renesansowej w ogóle w całej Polsce. W roku 1628 Hans Heinrich von Hochberg przejął administrację wszystkich dóbr książa. Jednak już niebawem udręki wojny 30-letniej zmusiły go do opuszczenia zamku. Jan Henryk I von Hochberg postanowił, że jego siedziba rodowa przestanie być twierdzą obronną, zamkiem obronnym, ponieważ uważał, że pozbawienie zamku książ funkcji militarnej uchroni również zamek przed kolejnymi atakami, przed zniszczeniami i przed splądrowaniem w razie kolejnych działań wojennych. W związku z tym po stronie południowej zamku postanowił zburzyć stare fortyfikacje, elementy umocnień obronnych, a na ich miejsce postanowił założyć pierwsze ogrody ozdobne, które później w okresie baroku i w latach kolejnych dały początek dzisiejszym 13 pięknym tarasom zamkowym. Rządzący w tym czasie Hochberg zrezygnował z mocnego rozbudowywania tego zespołu zewnętrznych umocnień. Nie mamy twierdzy bastionowej, tych bastionów ziemnych właściwie zupełnie tutaj w rejonie książeńskim zanotować nie możemy. Hans Heinrich II pozostawił dwóch synów, Hansa Heinricha i Konrada Ernsta Maksymiliana. Pierwszy z nich otrzymał w 1705 roku dobromierz imię Roszów. Z kolei drugi syn, książ, który znacznie upiększył. Zlecił on budowę przednich skrzydeł z salą oraz pięknego, szerokiego mostu. Ponadto w roku 1710 u góry na zamku założył kaplicę zamkową, powiększył również znacznie dopiero co założoną bibliotekę oraz zbiór monet. Konrad Ernst Maksymilian zatrudnił wspaniałych fachowców, architektem całego założenia barokowego, które obudowało twierdzę renesansową i zamek średniowieczny, powiększyło jego przestrzeń, jest Felix Hammerschmidt ze Świdnicy. Ten zamek zajmował całą możliwą powierzchnię do wykorzystania, czyli cały cypel skalny otoczony tym wąwozem bardzo głębokim rzeki Pełcznicy. I tutaj pomysł został zrealizowany taki,
że całą część wschodnią tego starego zamku, który miał kształt wrzecionowaty, postanowiono zamaskować i zasłonić takim kurtynowym skrzydłem o elewacji skomponowanej w myśl zasad baroku już, czyli centralna, podział osiowy ściśle, symetryczne te podziały, odpowiednie obramienia okienne i wykorzystać wieżę średniowieczną, która znajdowała się w centralnym punkcie tej wschodniej części dawnego zamku, jako ten punkt centralny wyznaczający oś całego założenia i tym samym uzyskać po prostu tą kierunkowość, taką, która podkreśla reprezentacyjność tej siedziby. Zdecydowano się połączyć oba dziedzińce zamkowe, zamek górny, zamek dolny. Fosa pozostała suchą fosą, natomiast nad nią został przerzucony most, który łączył te dwa obszary. I w ten sposób powstał dziedziniec honorowy, który jest bezpośrednio przed budowlą barokową. Ten dziedziniec honorowy jest takim miejscem, które nas łączy z tą niesamowitą przestrzenią po obu stronach zamku. I zasada tych kompozycji barokowych jest realizowana przez to, że tu mamy takie przestrzenne, dalekie powiązanie z tymi pejzażami. I wcześniejszy dziedziniec, wcześniej był to teren podzamcza, na którym zbudowano dwie oficyny barokowe symetrycznie po obu stronach i do którego prowadziła budowla barokowej bramy. Ta brama była najwcześniejszym obiektem z tej epoki budowlanej baroku, bo projekt jej powstał w 1718 roku. Barokowy cykl znaczeniowy to jest transkrypcja na rzeźby, na malowidła opowieści zawartych w Metamorfozach Owidiusza. Dlatego odnajdziemy wśród rzeźb tutaj i Plutona, i Persefonę, i Herkulesa, i Anteusza, Boreasza, boga wiatru północnego. A dlaczego Helikon? Bo Helikon to wzgórze Mus, gdzie mieszkały opiekunki sztuk, podopieczne Apolla. Helikon to wymarzona siedziba oświeconego hrabiego Konrada Ernsta Maksymiliana. Pallas w obłok odziana z Seryfu odbiegła, a minąwszy Giaru i Cytn nadbrzeża, gdzie przez morze najbliżej w kraje Teban zmierza. Na dziewiczy Helikon szczęśliwie przybywa i wtedy do sióstr uczonych słowa się odzywa. Wieść niesie, że z opoki Pegaza kopytem nowe źródło w tych miejscach zostało dobytem. Chcę je widzieć, bom była świadkiem, jak z krwi matki powstał Pegaz skrzydlaty, ten cudotwór rzadki. Jakikolwiek cię powód sprowadza bogini nam, odpowie Urania, wielką radość czyni. Prawdę słyszałaś? Pegaz twórcą wywierzyska. Rzekła i wiedzie bóstwo, gdzie zdrój święty tryska krynicy końską stopą wydobytej z ziemi. Przy niej łące, odzianej kwiaty roslicznymi i starożytnym gajom i chłodnej jaskini długo się z uniesieniem przygląda bogini. Konrad Ernst Maksymilian bardzo interesował się historią Śląska i historią swojego rodu. To jemu właśnie zawdzięczamy obecne brzmienie nazwiska Hochberg, ponieważ to on, badając stare kroniki rodowe, zauważył, że w pierwszych dokumentach ród nazywa się Hochberg, nie Hoberg, tak jak to było praktykowane do jego czasów. Nazwisko Hochberg w wolnym tłumaczeniu z języka niemieckiego oznacza wysoką górę. Portyk był sklepiony i wzniesiony na filarach, przez które się przechodziło do głównego wejścia do pałacu. Dalej otwierały się przed wchodzącym schody, tak zwane schody cesarskie, czyli schody takie bardzo reprezentacyjne, ozdobne schody, które były skomponowane w układzie lustrzanym, czyli środkowy bieg
rozchodził się na dwie strony symetrycznie, prowadził na pół piętro i potem wracał na wyższe piętro. Tymi schodami, tak zwanymi schodami cesarskimi, dochodzimy do pierwszego piętra, czyli tak zwanego piano nobile, najbardziej reprezentacyjnego piętra budowli pałacowej, w którym sale są skomponowane w układzie anfiladowym. Sala Maksymiliana w różnych okresach historycznych pełniła różną rolę. Oczywiście była najważniejszym salonem całego zamku, najpiękniejszym salonem, miejscem, w którym podejmowano wielkich tego świata. W XVIII wieku, w czasach barokowej przebudowy Konrada Ernsta Maksymiliana, ogrody książa zyskały swój francuski barokowy charakter, stały się ogrodami tarasowymi i przetrwały w tym kształcie do początku XX wieku. I jeszcze jedna rzecz wtedy powstała również w trakcie tej takiej modernizacji, można powiedzieć, zamku. Mianowicie powstał letni pawilon ogrodowy, który usytuowano w dosyć dużej odległości od zamku, na takim wzgórku nazywanym Górką Topolową. I do tego pawilonu prowadziła aleja wysadzona prawdopodobnie lipami. Natomiast we wnętrzach zachowały się też malowidła przedstawiające widok zamku z czterech stron świata, których autorem jest jeden z uczestników przebudowy barokowej, Felix Anton Scheffler. Ten pawilon trochę zmienił jednak swoją funkcję w trakcie wieków, ponieważ w wieku XIX, i to było chyba spowodowane taką potrzebą chwili, został przekształcony w mauzoleum rodowe. W 1741 roku zamek książ wraz z całym terytorium Śląska znalazł się na terytorium Królestwa Prus. Fryderyk Wielki wprowadza centralistyczną administrację związaną z ministrami swojego własnego rządu. I ci, którzy mają te korzenie cesarskie, to nie są ci, którzy są przez niego w jakiś sposób wspomagani. W tamtym czasie zamek książ przeszedł ręce linii Rostockiej rodu. To jest pałac, który znajduje się tutaj niedaleko, właśnie koło Dobromierza. I to oni zapoczątkowali hrabiowską, później książęcą linię Hochbergów. Swoimi dobrami Jan Henryk V zarządzał z zamku książ. Wtedy jeszcze administracja dóbr Hochbergów mieściła się w głównym budynku zamkowym i stąd sprawowana była władza książęca. Jan Henryk V Hochberg realizował podczas zarządzania majątkiem książańskim bardzo mocno politykę władcy, króla Prus Fryderyka II. Kierował się przede wszystkim rozwojem swojego majątku, a był to majątek już bardzo spory, ponieważ w samych dobrach otaczających zamek książ mieszkało ponad 15 tysięcy ludzi. Nad czym jednak unoszą Niemcy podróżni i co w szale uniesienia opisują jako cudo świata, to przestrzeń dzielącą i łączącą dwa zamki. Jest to właściwie wąwóz ciasny pomiędzy dwoma podłużnymi pagórkami, równie jak one gęstym lasem szpilkowych zarośnięty, w dole którego płynie z szumem górski potok, a ze ścian wysterczają tu i ówdzie bryły skaliste. Przepaścistość wąwozu niemal przestrasza stojącego na wysokiej wyniosłości skalistej, gdzie zdaje się najwidoczniejsze grozi mu niebezpieczeństwo upadku w niezmierzoną otchłań. Kiedy znowu piękna zieloność drzew bawi jego oko, łoskot wody oddalonej zajmuje jego ucho, a ruch w nowym zamku przypomina i świadczy o życiu w tym dzikim na pozór ustroniu. Oczywiście to, co się też z tą epoką łączy, no to kwestia pewnego romantycznego podejścia do zamku. To jest ta cała historia przekształcenia książa z realnie funkcjonującej siedziby zarządu dóbr w jakąś romantyczną,
powiedziałbym, taką bardziej symboliczną siedzibę. Przełomowym posunięciem Hansa Heinricha VI było sprowadzenie do Książa bawarskiego malarza Christiana Wilhelma Tischbeina, który w Książu rozpoczął swoją karierę jako nauczyciel rysunków, a następnie został właściwie kierownikiem wszelkich prac budowlanych i prac przy założeniu parkowym. Kształtuje się w sposób świadomy krajobraz. Krajobraz jest tym elementem, który można przetworzyć. I wykorzystanie tego wspaniałego usytuowania na skarpie, jakiejś kompletnie takiej, powiedziałbym, zaskakującej. Mamy niezbyt wielkie góry, mamy niezbyt wielkie przewyższenia i nagle pojawia się niezwykle głęboka dolina. To jest pewnego rodzaju zaskoczenie. Któż opisze ten niepowtarzalny, wspaniały trakt, na którym wędrowiec zdaje się szybować nad szemrzącym głęboko w dole strumykiem. Strome, potężne rafy skalne, wypiętrzone do stromych ścian i wieży, zmieniają się wraz z leśnym wybiegiem i opowiadają o potężnym, pierwotnym zniszczeniu, które uformowało tę dolinę. I tak oto piękna ścieżka pnie się do góry, by później dać się przełamać w poprzek przez skalną ścianę zasklepioną kamieniami. Za tą zimną rozpadliną wędrowiec znajduje kamienną ławkę do odpoczynku i kontemplacji otoczenia. Głęboko pod stopami, pod mostkiem, kotłują się pomarszczone fale dzikiego potoku. Po prawej znajduje się stary zamek, którego wysokie okna w kształcie krzyża przypominają nam o pobożności naszych przodków. Stary Książ było to miejsce niezwykłe. Było to miejsce, które zaprojektował Tischbein, miejsce takich plenerowych spotkań gości Hochbergów. Zamek ten miał wyglądać jak taki gotycki, angielski zamek rycerski i rzeczywiście tak wyglądał z zewnątrz. W środku znajdował się piękny dziedziniec, w którym w okresie wiosennym, późnowiosennym i letnim działała leśna restauracja, ale przede wszystkim były tam cztery pokoje gościnne, była tam wieża widokowa. Janowi Henrykowi X udało się powiększyć fortunę książeńską, odbudować to, co stracił jego ojciec, a nawet zakupić wiele innych obiektów i majątków. Jan Henryk X był właścicielem dominium w Roztoce, w Książu, w Pszczynie, w Wierzchowicach, ale także zamku w Grodźcu, na którego odbudowę zdecydował się jego ojciec. Na trzecim piętrze zamku Książ możemy w sali Grodźca tak zwanej zobaczyć freski przedstawiające rezydencję przed jej odbudową. To jest nie tylko piękne dzieło sztuki Christiana Wilhelma Tischbeina, ale jest to także wspaniały dokument historyczny, ponieważ zamek w Grodźcu, jak wiemy, został odbudowany. Jest dzisiaj jedną z większych atrakcji okolic Lwówka Śląskiego. A tu w Książu możemy zobaczyć, jak prezentował się jeszcze jako średniowieczna ruina. Najstarszy syn Jana Henryka XI, Jan Henryk XV, uważany jest za największego budowniczego w dziejach rodu von Hochberg. Sam książę, po skończonych studiach i odbytej służbie wojskowej, rozpoczął swoją pracę w dyplomacji. Znajdował się na placówkach dyplomatycznych m.in. w Paryżu, ale również w Londynie. W Londynie, gdzie poznał swoją przyszłą żonę, Marię Teresę Olivię Cornwallis West, zwaną później przez wszystkich stokrotką, czyli Daisy. Księżna Daisy miała duży wpływ na wystrój wnętrz, które zajmowała, przede wszystkim swoich apartamentów. Buduar księżny jest idealnym apartamentem, marzeniem o miłości, piękności i komforcie, w którym jednak odbija się piętno indywidualnej elegancji jego właścicielki. Kolorystyka jest czarująca i delikatna. Z przepiękną harmonią odcieni w różowych, jedwabnych zasłonach, ścianach i obiciach mebli oraz białej i złotej dekoracji.
Na ścianie wiszą serie delikatnych akwareli o różnej tematyce, namalowane przez samą księżną, jak i wiele skarbów, prezentów i pamiątkę związków i bliskich przyjaciół. Nadają one temu pokojowi szczególnie intymny charakter i znak, że się w nim mieszka. Daisy zajmowała trzy pokoje w skrzydle południowo-wschodnim zamku na drugim piętrze. Te pokoje łączyły się z apartamentami jej męża, które znajdowały się również na drugim piętrze. Natomiast dzieci książęcej pary mieszkały piętro wyżej, mieszkały na piętrze trzecim w skrzydle południowym. Miały do dyspozycji tak zwany taras czerwony, zwany również tarasem dziecięcym. To był taki taras, na którym dla młodych hrabiów urządzono po prostu plac zabaw. Upłyną 3 lata, zanim zakończy się przebudowa książa, po której będzie wyglądał przepięknie. Miło ze strony Hansa, że ma do mnie zaufanie i powierzył mi zakup różnych rzeczy. Mam nadzieję, że nie wyda za dużo pieniędzy. Hans zapewnia mnie, że dwaj zarządcy powiadomią go na czas, jeśli koszta przebudowy wzrosną nieproporcjonalnie. Wynikiem tej przebudowy dwudziestowiecznej są dosyć znaczne przekształcenia budowli zamkowej. W obrazie zewnętrznym to są bardzo radykalne zmiany, ponieważ zamek zyskał 2 zupełnie nowe skrzydła od strony północnej, od strony zachodniej. Natomiast we wnętrzach mamy do czynienia z projektowaną ogromną salą balową, niedokończoną zresztą nigdy, w skrzydle zachodnim. 2 zupełnie nowe skrzydła zostały też potraktowane trochę w nieco inny sposób, jeśli chodzi o stylistykę. Część południowo-zachodnia została skomponowana jako kopia kamienicy, tak zwanej kamienicy Pellerów w Norymberdze. To jest elewacja wykonana z czerwonego piaskowca z licznymi elementami kamieniarskimi, obramieniami, naczółkami okiennymi, szczytem dekorowanym detalami kamiennymi. I ona jest zdecydowanie różna od elewacji zachodniej, która została skomponowana jako odniesienie do tych starych zamków warownych, czyli jest wykonana z kamienia łamanego. Są tam kamienne, piaskowcowe obramienia. Jest dekorowana kamiennymi elementami rzeźbiarskimi, maszkaronami. No i przede wszystkim jest ujęta 2 cylindrycznymi wieżami, które stanowią jakby symbol zamku średniowiecznego, zamku obronnego. Było to odwołanie do tej najstarszej historii rycerskiej rodu Holbergów. Mimo że Jan Henryk XV odziedziczył tę fortunę, nie potrafił gospodarować nią tak umiejętnie jak jego ojciec. Mimo tego inwestował bardzo dużo, bo postanowił rozbudować swój zamek o 2 dodatkowe monumentalne skrzydła. Książę doprowadził również do zmian widocznych na fasadzie wschodniej, tej barokowej zamku książ. Nakazał on bowiem zadaszyć taras nad salą Maksymiliana, a przez zadaszenie i dobudowanie ścian do tarasu powstał jeden z piękniejszych salonów trzeciego piętra zamku książ, czyli tak zwana sala złota. Zamek zyskał splendor, który nie miał sobie równych w jego historii. Jan Henryk XV chciał rzucić na kolana wszystkich. On, nie bójmy się tego określenia, był trochę snobem. Mało widziałam w moim życiu tego, co można byłoby porównać z książem i jego porażającym luksusem. Zakwaterowano nas w jednym z 5 przepięknych apartamentów gościnnych, które urządzono z nadzieją, że mogłyby gościć 3 cesarzy jednocześnie. Inne apartamenty w zamku też były kompletnie urządzone z równie cudownymi salonami i łazienkami. Pokoje, które mi przypisano, były pełne orchidei, ciepłego powietrza, zegarów muzycznych i elektrycznych dzwonków. Nie pominięto niczego, co niezbędne, nawet kawioru i czekoladek, jako dodatku do 3 rodzajów wody mineralnej z ich prywatnego uzdrowiska.
Jeśli chodzi o nowinki techniczne w zamku, to książę doprowadził do tego, że zamek został zelektryfikowany, ale przede wszystkim, że i to była zasługa, wielka zasługa księżnej Daisy, że w zamku założono kanalizację, że zaczęły działać tu normalne łazienki. Znajdowały się, zamek był podłączony również do ogrzewania centralnego. Ta zmiana nastąpiła również podczas przebudowy Jana Henryka XV, bo do początku XX wieku zamek ogrzewany był po prostu przez zamkowe kominki, których było ponad 300, oraz przez 100 kafelowych piecy, które znajdowały się również w poszczególnych komnatach zamku książ. Wygoda rodziny książęcej miała ogromne znaczenie w projektowaniu nowego zamku, nowego książa, rozbudowanego o te dwa monumentalne skrzydła. Bo na przykład kwestia zapachów z kuchni, która od czasów barokowych mieściła się na poziomie minus jeden, stała się kwestią palącą. Księżna Daisy nie chciała, żeby zapachy gotowanych potraw unosiły się w salonach mieszczących się nad kuchnią, dlatego też wtedy zapadła decyzja o przeniesieniu kuchni na piątą kondygnację. Kuchnia na owe czasy była kuchnią bardzo nowoczesną, ponieważ Hochbergowie polecili zainstalować w niej pierwsze w tej części Europy uchylne okna, a wyposażenie kuchni było kupowane dla Hochbergów specjalnie w Wiedniu i w Monachium. I rzeczywiście było to wyposażenie, jak widzimy na starych zdjęciach, bardzo imponujące. Służący Hochbergów, którzy pracowali w zamkowej kuchni, mieli do dyspozycji ubijaczki, mieli do dyspozycji urządzenia, które nie nazwałabym może jeszcze mikserami, ale które spełniały rolę mikserów. Codziennie dla Hochbergów pracowało w zamkowej kuchni 40 pracowników, których szefem był zamkowy kucharz za czasów Jana Henryka XV, Louis Ardouin. Mistrz kuchni, Francuz, który pracował tutaj przez ponad 20 lat na dworze książańskim, słynął nie tylko z mistrzostwa w sztuce kulinarnej, ale był także bardzo utalentowanym fotografem, amatorem i to jemu zawdzięczamy spuściznę w postaci liczącej ponad 1000 zdjęć kolekcji unikatowych fotografii książa. Kolejnym ważnym elementem tej wielkiej rozbudowy była adaptacja już dawniej istniejących na zamku tarasów ogrodowych. Te tarasy zostały skomponowane częściowo jako kompozycje w stylu barokowym ze zdobiącymi je fontannami i z kamiennymi balustradami, a ostatni taras, który powstał po wykończeniu skrzydła zachodniego, został zaprojektowany jako taras w stylu neorenesansowym, z podziałem geometrycznym, z trzema fontannami. Trzecia nowa część zamku powstała w latach 1909-1915. Pierwotnie zaprojektowana i zainicjowana została ona przez książęcego mistrza budowlanego Scheinerta, po śmierci którego budowę nowej części zlecono wiedeńskiemu architektowi Humbertowi von Moltheim. Budowa ta została wykonana z dużym rozmachem. Wspaniałe, harmonijne współgranie wszystkich części i stylów zamku znajduje sensowne odbicie w widocznej już z daleka wieży i we wspaniałych ogrodach tarasowych. Jednakże skałę pozostawiono tam, gdzie widać przejście kultury ogrodowej w zamkową fasadę, wraz z jej prawem, by pokazywać się na wzór siłacza Atlasa, dźwigającego nieboskłon. Jan Henryk XV, wychodząc naprzeciw zamiłowaniom swojej małżonki, postanowił podarować jej również kolejny niezwykły budynek, a mianowicie budynek palmiarni, dzisiejszej palmiarni w Lubiechowie w dzielnicy Wałbrzycha. Palmiarnia w Lubiechowie powstała w latach 1911-1913. Została wybudowana, ponieważ książ był pod względem rolniczym samowystarczalny w tamtym czasie, ale brakowało egzotycznych kwiatów i owoców, które musiały być obecne na książęcym stole. Ogrody szklarniowe wybudowała podobno jakaś firma z Wrocławia i są najlepsze, jakie w życiu widziałam. Choć na zewnątrz termometr wskazywał siarczysty mróz, w
W środku kultywowano gąszcz tropikalnych roślin, nawilżanych parującymi wodospadami i oczkami z ciepłą wodą. Ogrody zimowe, które są oddalone nieco od głównego domu, tworzą pewnego rodzaju przeszklony aneks, zaprojektowany jak coś w stylu hollywoodzkiego filmu czy zoo w Chicago. Jan Henryk XV, który miał ogromny gest, lubił wydawać pieniądze i chciał mieć wszystko co najlepsze i najbardziej luksusowe, postanowił wybudować zupełnie nowe stajnie. I te, które znamy i podziwiamy do dziś, pochodzą z lat 1910-1915. Dzisiaj zabrano nas do ogrodnictwa i stadniny koni. W tej ostatniej naliczyłam około 5 ogierów i ponad 100 klaczy i źrebiąt. W czasie sezonu zimowego, który trwa tu od 3 do 4 miesięcy, są trzymane w luźnych boksach i od czasu do czasu wypuszczane na przebieżki po dużym dziedzińcu i okolicznych łąkach. Odwiedzenie tego wnętrza, gdzie zachowały się oryginalne boksy, kafelki, piękna klinkierowa cegła. Cud, jakim jest kryta ujeżdżalnia, wybudowana bez ani jednego gwoździa z modrzewiowego drewna. Tam się odbywają dzisiaj zawody hipiczne, aukcje koni, ale także hipoterapia, gdzie dzieci niepełnosprawne przy pomocy koni wracają do zdrowia. Całe otoczenie stajni to jest bajkowa przestrzeń. Hochbergowie zaczęli bankrutować. Powodów owego bankructwa były dwa. Pierwszy to kryzys światowy lat 20. XX wieku, ale był jeszcze drugi powód. To była szaleńcza przebudowa zamku książ. Książę wówczas zadłużył zamek, zadłużył swój rodzinny majątek. No i pamiętać musimy o jeszcze jednej rzeczy. Po roku 1918, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, wolne państwo stanowe, księstwo pszczyńskie, znalazło się w granicach administracyjnych państwa polskiego, a państwo polskie narzuciło Hochbergom bardzo wysoki niedomiar podatkowy. Oni musieli zapłacić podatki na rzecz państwa polskiego i tutaj okazało się, że to również był jeden z powodów ich słabej kondycji finansowej. Z wybuchem II wojny światowej Hochbergowie zostali pozbawieni takiego decydowania, faktycznego decydowania o losach Zamku Książ, ponieważ państwo niemieckie założyło nad ich majątkiem urząd powiernika. A w roku 1943, na początku grudnia, Hochbergowie zmuszeni byli sprzedać na rzecz Rzeszy Niemieckiej Zamek Książ. Działania II wojny światowej, szczególnie w tym roku 1944, pokazują, że wojna jest bardzo dynamiczna, że niestety nie można dowodzić działaniami wojennymi tylko z jednego miejsca, siedząc przykładowo w Berlinie, że jednak dowódcy muszą być blisko frontu działań wojennych. Sam zamek na potrzeby kwatery miał być przebudowany. Jak to planowano? Ponieważ zamek ma 8 pięter użytkowych, na dole, na tych poziomach, jak my mówimy w tej chwili, minus 1, tam miały powstać również biura dla oficerów niemieckich. Parter jako miejsce wejścia do zamku miał powstać, z tego co wiemy, reprezentacyjny hol wejściowy. No, miał robić wrażenie na tych, którzy tu przyjeżdżają. Cały parter oczywiście biura dla urzędników, dla adiutantów, tych, którzy mieli wpuszczać osoby, które mają być uprawnione do pobytu w samej kwaterze. Wyższe kondygnacje zamku, pierwsze, drugie, biura i apartamenty. W ostatnim okresie wiemy, gdzie były wykonywane apartamenty również dla samego Hitlera. Jest to część barokowa, część południowa pierwszego piętra, ale obok miały być również apartamenty dla innych ważnych dygnitarzy. Wyższe kondygnacje, trzecie, czwarte, piąte piętro, tam planowano hotel dla oficerów niemieckich. Rozpoczyna się przebudowa. No, jeżeli chcemy przebudować budynek, mamy pod określoną funkcję, co musimy najpierw zrobić? Rozebrać go w środku. Całe przyziemie z muzeum miało zostać kancelarią i sekretariatem, część piwnic dostała ochrona policyjna. W sali marmurowej sufit i marmoryzacje miały być zerwane, czego zakazał profesor Grundmann, by chronić zabytkowe wnętrze. Salon gobelinowy i pokój włoski zostały dla Führera przebudowane i wyposażone w wannę.
Z tunelu do pokoju gobelinowego zbudowano windę, aby Führer niezauważony mógł dostać się do tych pomieszczeń. Krzywą salę obniżono, piękne sklepienie dekorowane freskami wylądowało w Dolinie Pełcznicy. Zamek został pozbawiony tego swojego historycznego, pierwotnego wyglądu po to, aby stać się taką rezydencją Hitlera utrzymaną w jakże ulubionym przez III Rzeszę prostym, neoklasycystycznym stylu. On się czuł ponoć najlepiej właśnie w takim miejscu otoczonym betonem, tym surowym betonem, dawało mu to prawdopodobnie poczucie bezpieczeństwa. Zamek ma być bezpieczny. Nawet jak patrzymy na pewne przebudowy w zamku, widzimy potężne legary żelbetowe, które są włożone w zamek po to, żeby nawet gdyby zamek był bombardowany, on był w stanie to wytrzymać. I dzieje się coś dziwnego również pod samym zamkiem. Budują schron. Dokumenty mówią, że schron powinien mieć 580 metrów kwadratowych. Niewiele dla czystu oficerów niemieckich. Jak patrzymy na normy, odpowiadałoby to prawdzie. Ma być 50 metrów pod dziedzińcem zamkowym. Drążą, ze zbocza góry budują cztery sztolnie, trzy od strony północy i od strony południowej, ale chcą też go połączyć za pomocą szybu windowego. Ale szyb windowy nie budują z poziomu samego zamku. Przed portalem wykopano szyb windy w skale na głębokości 50 metrów. Cała przebudowa miała stanowić podstawę dla zbudowania tu fabryki i schronu przeciwlotniczego. Ilość robotników wzrosła aż do 2000. Po nich pojawiło się 1000 kolejnych, a wśród nich 800 Żydów, dla których założono, według znanego wzoru, obóz koncentracyjny. Zagadką tego miejsca jest to, że prace tak naprawdę prowadzone były do ostatnich godzin II wojny światowej. Wiemy, że bardzo intensywne prace prowadzone są tutaj w marcu, kwietniu 1945 roku. Wtedy ten obiekt jest betonowany. Wiemy, że leją setki metrów sześciennych betonu tutaj do podziemi, żeby wykonywać te potężne betonowe hale. I wiemy, że 6-7 maja są tu jeszcze robotnicy, są tu jeszcze więźniowie, którzy coś tu jeszcze wykonują. No, za parę godzin fizycznie kończy się wojna, ci ludzie są tutaj trzymani. Ale przychodzi 7 maj. Wiemy, że pracownicy firm próbują stąd uciekać. Żołnierze porzucają broń, zmieniają mundury na ubrania cywilne, uciekają stąd. Dzień, bez mała dwa przerwy i mamy 8 maja 1945 roku, kiedy w godzinach popołudniowych wkraczają tu oddziały Armii Czerwonej. Podjeżdżają pod zamek, oddziały rozpoznawcze. Wiemy, że zamek został ostrzelany. Po chwili osoby, które zostały na tym zamku, rodziny niemieckie, które tu mieszkały za rodziny Hofbergów, pozwolono mieszkać, kiedy trwa ta wielka przebudowa zamku, wywieszają białe flagi, otwierają bramę, wchodzą Rosjanie, oglądają zamek. Zamek, który stoi pusty, nie ma nikogo, poza właśnie tą niewielką grupą ludności niemieckiej, widzą potężny plac budowy. W całości Księżno wygląda pięknie i imponująco i poza drobnymi uszkodzeniami nie wykazuje na zewnątrz poważniejszych zniszczeń wojennych. Natomiast wnętrze zamku przeraża ruiną i pustką. Czego nie zdołały dokonać wszystkie wojny sześciowiecza, tego dokonała ta jedna, ostatnia. Dla władz polskich tutaj na terenie Wałbrzycha, bo ten zamek tak naprawdę zawsze był jakby pod opieką miasta Wałbrzycha, władz Wałbrzycha, był problem, co z tym zamkiem można zrobić. No potężna bryła, w potężnej ruinie, bo powiedzmy sobie szczerze, bo tak to wtedy wyglądało. I co tutaj można było zrobić? Pomysły były różne. Od utworzenia na przykład domu pracy twórczej, od ośrodku kolejnego dla dzieci, dla młodzieży, żeby mogli tutaj spędzać, ale tego się bano ruszać. Dlaczego? Bo ten zamek najpierw należało wyremontować. W latach 70. taka poważna próba rewaloryzacji zamku była prowadzona przez pracownię konserwacji zabytków z Wrocławia.
Polegało to na stworzeniu pewnej imitacji niektórych z wnętrz, a koronnym tego przykładem jest udostępniony turystom tak zwany ciąg barokowej anfilady pierwszego piętra zamku, czyli tego piano nobile, który został udekorowany w sposób podobny do innych rezydencji renesansowych czy barokowych na terenie Polski przy zastosowaniu tak zwanych kołtrzyn, czyli dekoracyjnych tkanin, które tworzyły albo architekturę tego wnętrza, albo jego wyposażenie malarskie. Tworzyły jakby iluzję wnętrz zgodnie z ich pierwotną stylistyką. Zakres zakupów antyków ze względu na trudną sytuację finansową w tamtej Polsce oczywiście był ograniczony, ale i tak uważam, że nasi artyści, nasi rzemieślnicy wykonali tutaj w Książu kawał dobrej roboty i to dało nam asumpt i podstawę do dalszego upiększania i odbudowywania Zamku Książ, bo to się cały czas dzieje. Do roku 2015 w Zamku Książ nie było niczego, co stanowiłoby wyposażenie zamku za czasów Hochbergów. Dopiero w roku 2015 rozpoczął się pierwszy projekt nazwany Metamorfozy Zamku Książ. Co roku Muzeum Narodowe we Wrocławiu daje w depozyt do Zamku Książ przedmioty, dzieła sztuki, również takie, które kiedyś do roku 1939 stały na terenie naszego zamku. W czasie II wojny światowej jeszcze do Schlesische Kunstmuseum trafiły obrazy z książa, które zabezpieczył ówczesny konserwator zabytków Günter Grundmann w 1943 roku. One sukcesywnie już od 6 lat wracają do zamku. Są to między innymi dzieła widoczne za mną, ale są to także dzieła niekoniecznie związane z Zamkiem Książ, ale doskonale wkomponowane w kontekst naszej przestrzeni zamkowej przez dr Beatę Lejman. Zamek Książ w Wałbrzychu dziś próbuje dokumentować, gdzie znajdują się przedmioty związane z Zamkiem Książ. No, mam nadzieję, że w przyszłości te badania pozwolą na precyzyjniejsze opisanie tego niezwykle interesującego obiektu. Także to jest to pytanie badawcze dla historyka sztuki, które cały czas przed nami stoi. Już same budynki gospodarcze zamku, położone po stronie północnej, widziane od tak zwanej oślej drogi, gdzie kunszt architektów w elegancki sposób połączył prastare i nowe elementy, tworzą malowniczy obraz średniowiecznego zamku. I ta sztuka rozszerza się dla nas aż do ogromnych rozmiarów, gdy my przez małą żelazną bramę wchodzimy na zamkowe tarasy. Z każdym krokiem, który czyni się idąc przed siebie, wzmagają się wrażenia, jakie wywołuje tu to monumentalne i jednocześnie bajkowe dzieło stworzone ręką Boga i ludzi.